Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Witamy serdecznie ze studia przy Cichej 6. Pora na kolejną rozmowę z nowym zawodnikiem niebieskich. Dzisiaj naszym gościem Tomek Swędrowski. Cześć Tomek. Cześć wszystkim. Na początek zapytam, jak ten pierwsze tygodnie przy Cichej, jak przebiega Twoja aklimatyzacja w nowym środowisku? No, myślę, że bardzo dobrze. Tutaj szatnia jest naprawdę fajna i ta aklimatyzacja przebiega pomyślnie po prostu. Kto Cię wprowadzał do szatni Ruchu? Albo z kim zapałeś tutaj najlepszy kontakt na początku? Znałem Łukasza Monetę wcześniej. Graliśmy w Bytowie, więc na pewno od razu się z nim złapałem. A teraz z Pląsem też mieszkamy chwilę w hotelu, zanim nie znajdziemy jakiegoś mieszkania, więc z nim tak naprawdę też teraz zacząłem trzymać troszkę. Monet związany z Ruchem już wcześniej, zna te klimaty, wtajemniczał Cię trochę, opowiadał o Ruchu, o tym się tutaj działo przez ostatnie lata? Ja myślę, że nie musiał mi tego opowiadać. Śledziłem też na bieżąco tutaj poczynania Ruchu cały czas, więc jakby zdawałem sobie sprawę, jak to wszystko tutaj wygląda. Na pewno teraz jak wszedłem do środka, to jeszcze lepiej jakby to wszystko obrazujesz. Nie spodziewałem się, że taka atmosfera jest tutaj wewnątrz klubu. Ta atmosfera to jest to, co Cię najbardziej tutaj zaimponowało, zaskoczyło, zwróciło Twoją uwagę? Znaczy, na pewno na pierwszy rzut oka to jakby było widoczne, jaka tu jest atmosfera. Też w szatni jest naprawdę taka atmosfera domowa. Nikt tam jakoś, nie wywyższa się czy coś w tym stylu. Naprawdę, to jest na pewno fajne, żeby taka atmosfera panowała w całym klubie. Chciałbym teraz przejść do Twoich początków sportowych. Pochodzisz ze Zduńskiej Woli, zaczynałeś w Gatcie. Tak można powiedzieć. Przymierzałeś się do bycia futsalistą? Znaczy, łączyłem tak jakby za młodu to, że grałem i na futsalu, bo kiedyś można było to łączyć, teraz raczej chyba w niższych ligach tylko. Wtedy to nie było znaczenia, w której lidze grałem i sobie, czy tam w zimę, to pogrywałem w Gatcie. Ale w drugiej lidze później już jakby zdecydowałem się po prostu grać się na trawie. No tak bardzo wcześnie, bo już w wieku 16 lat debiutowałeś w takiej seniorskiej piłce. Trafiłeś do drugiej ligi, później spędziłeś ponad 3 lata w pierwszej lidze. Czy ta kariera gdzieś rozwijała się systematycznie? Co takiego się wydarzyło, że nagle zrobiłeś taki krok w tył i zszedłeś aż dwie klasy niżej do motoru? No, poszedłem do Bytowa też ze względów takich, że w Mielcu złapałem jakiś tam uraz delikatny. Straciłem jakby okres taki przygotowawczy, później miałem ciężko jakby wskoczyć ze składem i jakby sobie porozmawiałem też z trenerem, z działaczami, że po prostu rozwiążę ten kontrakt i poszukam klubu, w którym będę miał szansę grania. Poszedłem do Bytowa, tam też jakby nie udało się utrzymać pierwszej ligi, spadliśmy praktycznie w ostatniej kolejce na Katowicach. Ten słynny mecz, co Andrzej Witan strzelił z głowy. To my wygraliśmy ten mecz i tak naprawdę Katowice spadły i my spadliśmy. I wtedy utrzymały się Wigry Suwałki. Faktycznie o tym meczu było głośno w Polsce wtedy, ale sprawdzając Twoje CV, zastanawiam się, że w jeszcze jednym słynnym, można powiedzieć, meczu w Katowicach grałeś i nawet zapisałeś się pewnym wyczynem. No tak, to na pewno nie zapomnę tego do końca życia, bo wygraliśmy 3-2 wtedy z Katowicami. No i udało mi się strzelić bramkę z połowy boiska wtedy na 3-2 i Katowice chyba zaprzepaściły szansę na awans wtedy w tej kolejce, a my byliśmy już spadkowiczem, więc tak naprawdę nic nam... Chcieliśmy się tylko pokazać z dobrej strony, bo już żegnaliśmy się z pierwszą ligą. No i to był ciężki okres. Nie mogłem znaleźć klubu na poziomie centralnym, też w drugiej lidze. Jakby nie było jakiegoś tam mega zainteresowania.
No i co, no postanowiłem, że spróbuję w tej trzeciej lidze zagrać, ale to na pewno szukałem klubu takiego, który będzie miał aspiracje w walce o awans, a nie takiego, który po prostu jest w tej trzeciej lidze i chce przetrwać. No i to zdecydowało, że znalazłem się w Motorze Lublin. Zanim jeszcze zadam Ci kilka pytań odnośnie Motoru, to tak wracając do Stali Mielec, o której wspomniałeś, przypominasz sobie mecz, który tutaj w barwach Stali rozgrywałeś przy Cichej? Tak. Dla nas to wydaje się trochę zamierzchłe czasy, bo to 2017 rok. Pamiętam, bo to był też mecz, no wiadomo, ja w Stali Mielec jakoś nie byłem wiodącą postacią, że tam grałem od dechy do dechy. Ale przyszedł taki moment, że od tego meczu właśnie tutaj na Cichej zagrałem jakby w pierwszym składzie i zaliczyłem asystę, więc to pamiętam, że wygraliśmy ten mecz 2-1. I no, na pewno takie mecze się pamięta, bo tutaj atmosfera jednak jest tak jak każdy widzi, na wysokim poziomie. W Motorze byłeś jednym z liderów drużyny, byłeś kapitanem Motoru. Jak tak po tym, kiedy ogłoszono Twoje przejście do Ruchu, to widzieliśmy, że kibice z żalem przyjęli tę wiadomość, że opuszczasz Lublin. No to chyba dobrze świadczy o Tobie i Twoich umiejętnościach, o Twoich możliwościach. No, na pewno dawałem Motorowi przez 3 lata jakby jakość na boisku, bo tam wiadomo, no, troszkę jakieś mają pretensje do mnie pozaboiskowe, czasami coś tam palnąłem głupiego, ale no jednak rozliczali mnie z tego, jak się prezentowałem na boisku, zawsze zostawiałem serce i zdrowie na boisku, więc tego mi nie mogli zabrać. No, no też się cieszę, że są takie głosy, że jednak doceniają ci kibice, nawet którzy jakby nie przepadali za mną, że mówią, że jednak że jest to strata na boisku. Był żal w komentarzach kibiców Motoru, ale też były pewne zarzuty. Sugerowano, że dogadałeś się z Ruchem jeszcze przed tym meczem, przed tym finałem baraży. Masz okazję to teraz zdementować. Nie, no, no to po prostu no, to są głosy jakieś kibiców, którzy są rozżaleni tym meczem. No, dla mnie na pewno, jeżeli my byśmy awansowali z Motorem, no to To jest jasna sprawa. Mi zależało na graniu w pierwszej lidze, więc bym został w tym Motorze i dalej bym pewnie kontynuował swoją karierę w Lublinie. No, tak się nie stało, no, to są jednak baraże, jeden mecz. Też jakby z Motoru sygnały do mnie nie dobiegały, że chcą ze mną przedłużyć kontrakt nawet wcześniej. No więc no, każdy jakby martwi się o swój rozwój, swoją przyszłość, więc jakby dementuję te wszystkie słowa i spekulacje, że wcześniej byłem dogadany z Ruchem, bo tak nie było po prostu. No i sprawę uznajemy za zamkniętą. Mówiliśmy o Twoich rodzinnych stronach, z Duńskiej Woli. To nie tylko Gatta, ale to chyba przede wszystkim Widzew. Miasto, które kibicuje Widzewowi. Też nigdy nie ukrywałeś, że jesteś sympatykiem Widzewa. Zdarzało się jeździć na Piłsudskiego? No nie, akurat przyznaję, że no, nie byłem jakimś tam kibicem, który zagorzale jeździł na mecze, bo też no, no nie miałem też takiej jakby możliwości, bo cały czas w rozjeździe gdzieś tam grałem. Jakby to były moje mecze, pokrywały się pewnie z tymi wyjazdami, ale za młodu zawsze jakby próbowałem dojść do tego Widzewa, żeby tam w końcu zagrać. No, nie udawało się. Teraz jestem w Ruchu. Cieszę się bardzo. Moi pewnie znajomi też są zadowoleni z tego, że jestem tutaj w Chorzowie. No to też dla mnie jest taki plus, bo gram w klubie, w którym każdy pewnie by chciał grać i ja tu jestem i się bardzo z tego cieszę. Jaką Ty widzisz dla siebie rolę w drużynie? Czy przychodząc do Ruchu rozmawiałeś już, czy nie wiem, czy z zarządem, czy z trenerem, gdzie oni Ciebie widzą w tej drużynie? Czy Ty będziesz rywalizował o miejsca bardziej w środku pomocy, jakaś pozycja numer 8, czy wyżej, czy za co napastnikami, jako ofensywny gracz? Gdzie Ty się najlepiej czujesz, ale też gdzie widzą Cię tutaj w Ruchu?
Ja na pewno najlepiej się czuję jako taki łącznik, nie typowa szóstka, tylko bardziej osiem. Też nie jest mi obce granie jako defensywny pomocnik, ale tak jak mówię, bardziej się czuję w tych ofensywnych sytuacjach lepiej, więc no, najbardziej mi pasuje taki łącznik, czyli 8-10 może, ale wiadomo, no, tam gdzie trenerzy będą mnie ustawiać, tam będę pokazywać swoje możliwości. No, nie boję się też innych pozycji, myślę, że na każdej pozycji bym sobie poradził. Grałeś w kilku klubach, byłeś w niejednej szatni. Nie wiem, czy może za wcześnie na takie pytanie, ale może jesteś już w stanie coś powiedzieć na ten temat, jak byś oceniał potencjał tej dzisiejszej drużyny Ruchu, tej drużyny, do której wszedłeś. No, wydaje mi się, że po pierwszych treningach już mogę powiedzieć, że jest wysoki poziom. Na pewno bardzo mi się podoba to, że tutaj w Chorzowie chcemy grać w piłkę przede wszystkim, bo też jak oglądaliśmy mecze Ruchu, no to przede wszystkim cechowały to, że chcą grać za wszelką cenę w piłkę. No. I jakby taki styl też mi odpowiada. Ja lubię jakby być przy posiadaniu piłki i to mi sprawia też przyjemność na pewno na boisku. Jaki jest Twój cel na najbliższą rundę? Czego mamy Ci życzyć na najbliższe półrocze? Zdrowia. Bo wydaje mi się, że jak zdrowie jest, to jest na pewno wszystko. I też będą wtedy sukcesy. Tomkowi, jak i całej drużynie niebieskich, życzymy dużo zdrowia na ten najbliższy sezon. Powodzenia na boiskach Fortuna pierwszej ligi. Naszym gościem był Tomek Swędrowski. Dzięki za rozmowę. Dziękuję. Pozdrawiamy. Do następnego.